Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Piotr Radowicz, a to jest kolejny odcinek Simulatora SimRail. I dzisiaj kontynuujemy nasz dyżur na stacji Grodzisk Mazowiecki. Właśnie wysyłałem pociąg 31 do 38 od nas. 15380. A. Dostać wyjazd. Stwierdzamy. 414064 przejechał. Chciałem wjechać, ale po prostu mnie odbiło. Dobre. O, ale czekaj, wjeżdża. 19381. No tak. Okej. Trzynaście 145 wjazd do Grodziska Mazowieckiego podany. Dziewiętnaście dziewięćset osiemdziesiąt pięć, bo ty mi widzę stoisz za semaforem. Najbliższego semafora czarnego masz 0 metrów, także wjechałeś? No tak, tylko kurde, mały problem, nie się odbiłem, to teraz nie mogę ruszyć. Aha, dobra, przyjąłem. A co tam się u was dzieje w tym Pruszkowie? Semafor jeden, mimo że jest podany wjazdowy tam od strony Warszawy, no to pociągi stoją, nie widzą tego, czy jest podany wjazd. A ktoś rzucił screena na Discorda, który stał tym semaforem, po prostu fruwał w powietrzu, tak jak wąż, wyginany po prostu. Także, ale ja tego nie widziałem niestety, tylko screena. Aha, to ciekawa sytuacja. No to już jakieś... Co najmniej dwie godziny, jak nie więcej. Fajnie się robicie, fajnie. Nawet uruchomienie bota nic nie daje. Nie chcę ruszyć. Aha, czyli musiałbyś wejść w pociąg za popchnąć, tak? No wejdę chyba w kolejnego i po prostu idę kiblowi w dupę, no i tyle. W sumie tak, no chyba innego. Dobra, to się przełączam na ten drugi. No przecież jeszcze cofaj, to śmiało jeszcze cofaj. Dawaj, jeszcze śmiało.
I odbił. Dobrze. Tak, ale ty jedziesz, tak? No tak, próbowałem w kibla wjechać, ale się po prostu odbił. Samo. No chyba mamy gumę zamiast czoła. Aha, Kibla nie skasowało, tylko elfa. Jeho. Ewujat. No niestety z Pruszkowa na razie pociągi przestaną przyjeżdżać. 11.38 w sumie do nas jedzie. I leci do Pruszkowa przelot. I super. No znikaj z tego pierwszego odstępu, bo chcę wyjazd podać. Co to ma być? O, ładnie, dziękuję. Nie wiem, czy da się to jakoś wyłączyć. Tutaj nie ma. W symulacji. Kołysanie głową, latarka. Pisy.
do EDR, a co to jest EDR? Nie wiem. Jestem. No. Ale co, odbija się od niego, tak? No nie wiem, nie da się. Zaraz na grupę wrzucę ekranie. O, to czekam. Dziewięć, siedem, dziewięć, dziewięć, dwa. Jechał. Nie odjechał. Zaraz. Dziewięć, siedem, dziewięć, dziewięć. Okej. Nie, jeszcze 31-42 leci. To on poleci przelotem, chociaż jest przed czasem, ale i tak poleci. Kibel kibla przedka. To co się wydarzyło, że mam 9 klatek? No właśnie, chyba stałem w miejscu. Ten simray mi się zaczął zawieszać. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. O, coś się dzieje. No ja nie wiem.
31:42, przelot przez Rodzic Mazowiecki podany. Trzydzieści jeden, 140 przyjechał. Ładnie, ładnie. Powinien odjechać, ale no Express Pendolino, nie? 91392. To już regionalny. Trzydzieści jeden, 42, zatwierdzamy godzinę przejazdu. I piszemy, no panna Spruszkowa. Pod semaforem co stoi, podaj. O, o. Dobra, podałem właśnie wjazd. Jedź. O, dobra, widzę, coś wjeżdża. No wjechał. Mówię. Czemu mi nie chce to przebiegu ustawić? No i z kiblem udało mi się tamtego kibla usunąć. Ale to mi nie dało rady. Wiesz, no kibel to była taka produkcja, no to wystali dodatkowo, nie? Wtedy robiono porządnie, a nie te badziewia, co teraz. Dobrze. 142,035. Żyrardowa. Okej. Okay. Takie wpisywanie jest o wiele szybsze niż jakbym miał tam na tej liście szukać. Ile masz opóźnienia? 3 minuty, panie. To za opóźnienie. Ja w ogóle a teraz nie widzę z semaforem. No bo nie, Tara, bo ty stoisz przed semaforem, no widzę cię. No ale tego elfa nie, co ta wcześniej stał przed semaforem i nie dało rady go wziąć. To znaczy, wiesz co? Bo tu jest napisane, bo system, bo pociągi 19985 się wykoleił i został usunięty i 19365 został usunięty, bo blokował dwa pociągi. A, 365, czyli ten, co blokował, to tak, może tak, teraz dobra. Ruszał. Dobra, podaję znowu wjazd, bo tu już wyjeżdża. Nawias podany? Dobrze, drodzy Państwo, myślę, że w tym odcinku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.